Od lat nie wszedł tu żaden człowiek. Teraz powinnam dostać się do sarkofagu. Cholera, muszę się dalej wspinać.
Możemy przejść tędy. Pomożesz mi? Widzisz to? To musi być kugłak Jaku. Musimy zejść i dowiedzieć się, co jest w tej świątyni. Jesteś pewna, że tędy? No dawaj. Trzymaj się blisko. To na pewno nie jest ścieżka. O Boże! Już prawie. Już prawie. Już to słyszałem. Trzymam cię. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Jeszcze tylko kilka kroków. Dobrze, dobrze. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest, nic mi nie jest. Jak myślisz, kto to wszystko zbudował? Możliwe, że Inkowie. Sporo wiedzieli na temat mechanizmu. Most jest opuszczony. Może te przeciwwagi pozwolą nam go podnieść. Może. Opisuje coś, co jest blisko. Chciałbym, by ta konstrukcja dwa oznaczała... Dwa węże strzegą życia i śmierci. Ja też. Chcesz spróbować? Zostanę raczej przy wodzie z samolotu. Gdybym wiedział, ile czasu będę musiał spędzić w terenie, byłbym pilniejszym uczniem, kiedy byłem przez rok w harcerstwie. Nie podeszło ci to? Cóż, z uwagi na sytuację rodzinną nie robiliśmy zbyt często takich rzeczy. A ty? Byłaś kiedyś w harcerstwie albo na obozie? Szkoła z internatem się liczy? Nie wiem. A liczy się?
Pewnie nie, ale Rod pokazał mi kilka rzeczy. W zasadzie to zawsze wolałam przebywać w towarzystwie dorosłych. Tak, brakuje mi tego gościa. Mnie też. Bez Eliego twoje ramię powinno szybko się zagoić. Tak. Czuję się już dużo lepiej. Za ciężkie. Pomóż mi. Nic. Dobra, opuść mnie. Powoli. Ruszyło. Wydaje mi się, że woda zasila jakoś most. Woda spływa do wiatru. Dobrze, przekonajmy się, do czego służą te przeciwwagi. Wiatr przecieka. Chodź do środka, spróbujemy jeszcze raz. Możesz puścić. Gotowe. Przejdźmy na drugą stronę. Chyba trzeba tędy przejść. Idź przodem. Co to? Wydaje mi się, że to jakiś ołtarz albo... Pomożesz mi z tym? Jasne. A to co? To receptura. To wygląda na mieszankę ziół, które poprawiają skupienie. Przyda się, jak będzie więcej jaguarów. Oby tak nie było. Tutaj jest wyjście. Zbliżamy się do wioski. Nie mogę doczekać się powrotu do cywilizacji. Różnią się od tych ludzi z Meksyku. Czy w zapiskach twojego taty jest w Peru? Nie, chodzi mi o to, że podobno gdzieś w Peru leży tajemnicze złote Haititi. Szuka go każdy łowca skarbów na ziemi. Notatki taty urywają się w Meksyku, jakby stracił zainteresowanie, albo... Albo? Sama nie wiem. Następny dziennik dotyczy już Syrii. Przypomnij mi, jak to szło w tej zagadce. Idź za sercem węża? Aż do góry ze srebrną koroną, na której naradzają się bliźniaczki.
Skąd będziemy wiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, by znaleźć ukryte miasto? Broń, do której były przymocowane, zardzewiała gdzieś w wilgotnej dżungli. Coś na nich wyryto, ledwo da się odczytać. Pechafo... Percy Fawcett. Ale jesteśmy chyba tysiące kilometrów od jego ostatniej znanej pozycji. Ruiny mają... Będą się wyróżniały, prawda? Jak daleko jest stąd do kupłaki? Zakładając, że idziemy... Znalazłaś coś? Korzenie i ruiny. A to co, gotowa do drogi? Chodźmy. Myślę, że możemy wydostać się tędy. Johna, pomóż mi z tym. Na trzy, dwa, jeden. Thank you.
wszystko gra? Pomóż mi z tym. Źle z twoimi plecami. Dobra, rozbiję obóz. Daj mi chociaż rzucić okiem. Nie jest dobrze. Wiesz co, tyle ostatnimi czasy przeszliśmy, że zacząłem myśleć o bracie. Zawsze starałem się go chronić. Przed moim ojcem. Przed nim samym. Ale straciłem go. Zrobiłeś, co mogłeś. Gdybym był we właściwym miejscu i właściwym czasie, nadal by tutaj był. Gdybym miał oczy z tyłu głowy... Nie możesz wszystkich ochronić. Dziękuję. Co? Brakuje mi go. Nie wiem. Moi rodzice też za nimi tęsknię. Śniła mi się ostatnio moja mama. Tak? Mhm. To było takie realne. Kiedy byłam mała, tata nie mówił mi wszystkiego. Ukrywał to, co było związane z nią. Dlaczego tak robił? Kiedy zmarła, myślał, że byłoby to bolesne. Oczywiście to mnie nie powstrzymało, węszyłam. Ale nadal mam tak wiele pytań. Zostawił tyle tajemnic, ile rozwiązał. Dominguez mówił, że zamierza stworzyć świat od nowa za pomocą skrzyni i szczel. Gdybyś miał taką potęgę, co byś zrobił? Pewnie bym spanikował. Nie chciałbyś wrócić do czasów, kiedy żył brat i z nim być? Miałbym stracić resztę? Nie ma opcji. Lubię ten świat. Jest... On nie jest idealny. Ale wszystko, co kocham, teraz jest tu. Aby zdobyć swój skarb, łowca przygód Lara Croft musi przechytrzyć króla, a w zakazanej świątyni odkryć zagadkę Białej Królowej. Na drodze będzie czekać wiele wyzwań. Lara, chodź odrabiać mapę. Łowca przygód nie może się ociągać.
Już za minutkę, tato! Wysokie mury zamku zdają się rzucać jej wyzwanie. Lara pokonuje straszne jezioro bulgoczącej lawy. Wygląda na to, że coś znajduje się w bocianim gnieździe. Przedziwne zwierzęta stają na drodze bohaterki. Trudno powiedzieć, czy pragną krwi. Jest zabójczo skuteczna. Zazwyczaj. Biała królowa, zamknięta, ale niezapomniana. Wykopaliska wkrótce ujawnią wszystkie sekrety tego miejsca. Niesamowite! Croft odkrywa komnatę grobowca nietkniętą ludzką stopą od tysiącleci. Co mówił tata? Goździki pojawiły się po raz pierwszy tam, gdzie spadły łzy Marii dziewicy. A teraz czas na prawdziwy skarb w zakazanym grobowcu. Roska musi uważać, aby nie wzbudzić podejrzeń króla. A co Lara ma z tym wspólnego? Jest w tej chwili w pokoju, odrabia pracę domową. Nie ma za wiele czasu. Strażnik króla nie spodziewa się, że Croft wespnie się po zamku. Zamko.
owa wieża. Jest wyższa niż się wydawało. Bohaterka wspina się dalej, szukając wejścia. Nasza bohaterka dostrzega wejście! Staje oko w oko z wysokością, niebezpieczeństwem i wypycha je z umysłu. Już prawie. Łapie równowagę i widzi swój cel. Naprzód do zakazanego grobowca. Parapety są uszkodzone. Musi przecisnąć się do środka. Że czuję to nosem. Ale niewidzialne pole siłowe zakraca jej drogę. Musi to gdzieś być inne wejście. Nieustraszona bohaterka w końcu dociera na szczyt. Wreszcie na dole dostrzega przejście. Będzie musiała bardzo uważać. Dlaczego w ogóle robię te głupoty? Cholera! Let's go.